Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal. I tak wiem, że zrobiłem błąd w poprzednim odcinku i powiedziałem Going Commando z jakiegoś powodu, ale dobra. To jest przyzwyczajenie, dobra. Mamy tu chyba wszystko, zobaczmy, czy jest jakieś nowe uzbrojenie nasze. Uzbrojenie. Nowa zbroja, czy jest jakaś dostępna? Nie. To jest bardzo dobrze. Czy tu? Nie, jeszcze nie tu. No właśnie, nie muszę się tutaj zamykać na tych tekstach. I takich nie tłumaczę. Bo jakoś nikt nie tutaj nie powiedział, czy chcecie tłumaczenia, czy nie. Więc cóż. Więc nie będę tłumaczył. No skoro nie wyrażacie takiej w ogóle. Że to nie jest jakieś takie, wiecie, moje fochowanie się czy coś w tym stylu, tylko że po prostu, no. Jeżeli nie chcecie, no to co ja na siłę wam będę dawał? Raczej na tym to nie polega. Ale dobra, zapomniałem, że mieliśmy na Aquatos lecieć. Więc myk. I ogólnie Aquatos będzie kolejna fajna rzecz. Związana z poprzednią częścią, z dwójką, ale to nie będę spoilerował. A, oprócz tak. Clank, Bubby, you're killing me! Excuse me? I'm trying to make a picture here, and Mr. Bigshot Star is nowhere to be found. I am currently occupied with a mission of galactic security. Right, right, I get it. You want a bigger trailer? Done. You want a daily oil massage? Done. I need my star on the set pronto, capiche? You're breaking up. You know, I can see you, weasel boy. Oh yeah? How about now? He'll figure something out. We've got work to do. Więc tak, to był szef, producent serialu Secret Agent Clank, w którym Clank gra główną rolę. No shit, Sherlock! Teraz powinno się coś takiego pojawić. No ale no cóż. Więc jesteśmy na Aquatos, jest fajnie. I to wygląda według mnie epicko. Chociaż się boję wody w grach jak cholercia, ale to i tak powiem, że to wygląda epicko. Chociaż gdybym tutaj miał pływać, to no moje gacie byłyby pełne. Ale to wygląda epicko, to przyznam. O. To wygląda fajnie. Dobra, gdzie mam iść? Tam. No jak widzicie, jest tutaj też statek Quarka. I rzecz, którą bardzo lubiłem robić, to jest taka, że olewam kompletnie tamto. Tamtą windę i lecę po prostu tak na hama, że tak powiem. Samemu. A co? No i tu jest Skid. Skid? What are you doing here? My code name is Shadow Dude, bro. Black Ops are my specialty. I figured you guys could use my help. Thanks, Shadow Dude, but I think we've got this one covered. All right, I'll just take my hacker and go back to the ship. Hacker? Oh, well, you know, on second thought, I think we'd like you to join the mission, Shadow Dude. Awesome! This is gonna be sick! Przyzwyczaiłeś się do tego awesome! Więc tak musi nam towarzyszyć Shadow Dude. Oho! Spoko! Pierwsza broń już wylevelowana. Nice! Ale teraz N60 Storm musimy levelować. W takim razie. Jako iż ten mój plan zakłada, że maksujemy każdą broń, jaką mam. Więc tak, na czym polega haker, który ma skid? Później oczywiście my też będziemy mieli ten haker. Któż nie muszę wam tego ukrywać, bo to jest raczej do przewidzenia. Haker pozwala się, no, whakowywać do systemu. O dziwo! By otworzyło nam to przejścia i różne takie rzeczy. No i to jest
Nie wiem, czy to właściwie jest nawiązanie do tych wszystkich gości, co łazili w Blackwater City w Ratchecie i Clanku 1. Czy... nie wiem, właściwie... ci, którzy eliminowali gluty. Nie wiem, jak oni się nazywają, więc nazywam ich gluty. Tak wiem bardzo oryginalnie. Jezu, już N60 Storm? Ale chyba N60 Storm to tylko się tutaj polepsza szybkość. Coś tu jeszcze? Nie, no to chyba Shockblasterem lecimy. Myk! Jeszcze czekajcie. Ha! Tak wiem, to nie było uczciwe. Wiesz, co nie wchodzę tu nawet. A wiesz czemu? Bo i tak nas przetepa. Okej, okay. Ale też nam się przed chwilą zwiększył na nutek, co też jest bardzo dobre, bo przynajmniej nie... Bardzo mądra kryjówka, wiesz? Na 100% nie widziałem. Na 100%, mówię ci. I szczerze, strasznie tutaj szybko ten nanotek wzrasta, bo teraz patrzcie, że już mam połowę ponad. Teraz 1/3. Teraz 1/4. Teraz 1/8. Ja to mówię na oko, więc... Przepraszam, teraz 1/16. Więc lol, strasznie szybko ten nanotek. Albo ja... Bo ja właściwie i tak to... Później z czasem będzie się coraz wolniej i wolniej i wolniej na ten, tego wywało. Nanotek. Więc tak, tu jest skill point, żeby na tej planecie wszystkie te wysadzić. Nie wiem, jak one się nazywają. Wybuchowe skrzynki. No. Wszystkie chciałem powiedzieć TNT jak w Minecraftie. Czy dostanę skill point? Nie wiem, ale... No ale cóż... Czy tutaj będzie coś, bo pamiętam, że w którychś z tych basenów, bo ich jest wiele... Była tu tytanowa śrubka, tylko że teraz właśnie... No takiego mytfaka, bo nie pamiętam, w którym to było. Ups. Ale okej. I od razu przypomnę, że po Ratchet & Clank trójce oczywiście będzie... Ratchet i Clank Going, Mobile i możliwe, że będę pierwszy człowiekiem, który w ogóle tą grę zrobił jako Let's Play. Znaczy Let's Play komentarze, bo widziałem Let's Play na YouTubie, po pierwsze nie był HD, po drugie nie był zły. Gość przeszedł grę i w ogóle, ale nie był to komentarz, tylko coś na rodzaj taki walkthrough w odcinkach. Jeśli ktoś nie wie, co to jest walkthrough, to znaczy, że jest chyba pierwszy dzień w internecie. Na YouTubie znacznie, bo walkthroughy to jest jakieś, nie wiem, 1/3 gamingowych materiałów. Kolejna 1/3 to są long playe, a ostatnie 1/3 to są let's playe. Dobra. Skid oczywiście się niecierpliwił. My tutaj sobie weźmiemy tytanową śrubkę. Nawet nie idę tam. Trochę się porozciągam. Palce prostuję w ogóle. Ale spoko. Lecimy dalej. No może... O, jest. Myk. Myk. O ty. O ty! Dlaczego nie umarłeś, jak ci kazałem umrzeć? Dobra, dobra, zachowujesz się jak Globox. Globox, wracaj, dzieci. Nie, no, ale to jest najlepszy tekst z całego Rayman na trójki. Wszystkim myślałem, że to jest trująca woda. Bo widzieliście, no, trafił mnie w tym samym momencie, kiedy ja płynę do tej wody i takie... Wait, what? Dobra, znowu mamy upgrade na notekę, już chyba trzeci raz mamy... Upgrade nanotecha w tym odcinku. Nice. Cały czas do przodu. Wiecie, to już nie pamiętam, co robiłem w poprzednim odcinku. Znaczy nie pamiętam, jaką planetę robiliśmy.
Taki nie wiem, mam taką amnezję mam. Coś. No dobra, Sixy Storm w takim razie, no jak mi amunicji nie starczyło. Czy też ogólnie powracają chyba upgrade'y? Kurde, już nawet nie pamiętam, czy tutaj powracają na upgrade'y. Jeden dawno w Ratchet & Clank Trójkę nie grałem. Znaczy no, no tak, no grałem ostatnio na odcinku, ale no tak nie pamiętam zbytnio gry właściwie. Nie no, jest, są upgrade'y broni chyba. Zgłupiałem już. Dobra, ale tu będzie ta nowa śrubka, o której mówiłem. To trzeba się przez to przedostać. To nie tu. Tam było. Na 100 pro. Nie no, dobra. Fizyk. Dobrze, że nie korzystałem z tego. Havok. Do fizyki, bo... szkoda gadać. Ale co, no cóż, no kurde, no pływamy sobie, no i jest fajnie. Ogólnie taka ciekawostka, że Ratchet pływa... Znaczy, nie, to nie jest ciekawostka, no przecież... Przecież sam zdobywałem to na moim let's playu. No, i dostaliśmy skill point za wybuchnięcie tych wszystkich beczek, no. Search for sunken treasure, czyli szukać zatopionego skarbu. Tak w wolnym tłumaczeniu na szybko. Czy mi się włączyły napisy, bo nie pamiętam, czy w tej kostce były napisy. Nie no, są. To nie ogarniam, co się dzieje. I od razu rozwija, nie wiem, jakieś wątpliwości co do tego mojego let's playa z Ratchet & Clank Going Mobile. Nie będzie on z prawdziwego telefonu z starszego nagrywany, tylko gameplay będzie z emulatora najwyższym świecie. Tak wiem co mówiłem. Co się z nimi stało? Co? Cheaterstwo. Nie no, ser... To jest creepy. Może to wszystko jest po prostu... Wiecie... Może to jest po prostu nawiedzony... Nawiedzona baza. I to dlatego te roboty znikały. Niezła teoria. No ale cóż, lecimy z tym dalej i nie ma żadnych obok, mam nadzieję. Co? Jakich obok? Kurde, tu też chciałem. Bo jest też możliwość tutaj przejść, tylko że trzeba z niezłą zręcznością się wykazać, żeby utrzymać rytm. Schodzę, bo tutaj już nie ma żadnego problemu. O! I teraz, o! Poznajcie go? Did you hear that? We are not alone. Hey, dudes, I forgot to feed my goldfish. I'll see you back at the... Well, if it ain't two of my best customers. Slim Cognito? What are you doing down here? I had a small run-in with the cops concerning a suck cannon upgrade that was mistakenly sold to a miner. I swear the kid looked 18. Anyway, I needed to find a less conspicuous place to do business. I take it you two are still in the market. Well, let's see what you've got. No i tata, to jest Slim Cognito i teraz załadujemy sobie nasze postępy z Ratchet & Clank dwójki. No. 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 Jak się zawiesiło, to... O! I dostaliśmy darmowe bronie! Jako iż tego nigdy nie kupiliśmy w Ratchet & Clank dwójce, to zaraz musimy za to zapłacić. Więc wszystkie bronie, jakie kupiliśmy w Ratchet & Clank dwójce i
no, które kupiliśmy wreszcie w Ratchet & Clank 2 i pojawią się tutaj w sklepie Steam Cognito, będziemy mieli za darmo. Co jest bardzo fajne. Więc zabieramy łódź podwodną do bazy Aquariusa. To jest świetne. To jest świetny efekt. Ale przerażający z drugiej strony, bo dookoła jest woda. No serio, ludzie. Kiedyś była taka gra internetowa, chyba zrobiona w Unity. Gdzie po prostu golf to był. There's the ventilation shaft. We must split up here. Yeah. Well, I guess it's time to put on the tira, guys, and go meet my new pals. Good luck. I will assist you if I can. Perhaps you should have read the instruction manual. It was nice knowing you, Ratchet. Yeah. Tyranijski jest bardzo trudnym językiem. Jeżeli ktokolwiek się nauczy tyranijskiego, to poproszę o napisanie cokolwiek w komentarzu w tym języku. No nie. Żadnego małpowania. Niezły dobór słów. Ale tak, teraz... O kurde, teraz ten logiczna, ta logiczna część gry się zacznie. Czyli gdzie musimy też sterować scrunchem, tak, tak jakby. Żeby nam otworzył przejście. Ale to co chciałem dokończyć. To... To tak, była pewna gra, golf, zrobiona w Unity. No i była po prostu w przeglądarce. Może ja to zagrałem w przeglądarce, ja to jakbym o to strasznie lubiłem w to grać. Ale... Ratchet, I need you to extend the bridge at junction G5. Dobra, teraz musimy otworzyć... ten, jak się nazywa? Mostek. Dla Clanka. I wreszcie dokończę, teraz się nigdzie nie ruszam, dokończę to wreszcie. I po paruś tam poziomach były poziomy, wiecie, na morzu, coś w tym stylu. I kiedy wrzuciłeś tą piłeczkę, to ona wlatywała sobie do wody. No i było fajnie, co nie? Tylko, że to było morze. I tam były jakieś ryby, jakieś ogromne ryby, o których sobie nagle nawet nie śniłem. A jakoś nawet kiedyś się topiłem, to miałem już przerażenie takie wielkie do wody. To jak coś takiego widziałem, to ja po prostu zawał miałem. Dlatego między innymi kiedyś grałem w taką grę, co się nazywała Far Sky. Coś jak taki Minecraft, tylko że pod wodą. No i jak sobie tylko ją włączyłem, bo tylko o niej słyszałem, to zobaczyłem, nie kurde, akcja się dzieje pod wodą. To już jestem w pupie. Czyli to już wyłączam grę. Ale dobra. Tutaj jest taki niezły myk, że musimy się tutaj porozumiewać w... tyranijskim. Mogę to mówić, bo tutaj nie trzeba żadnych... tutaj nie ma tekstów praktycznie, więc mogę wam od razu tłumaczyć. Przepraszam, dobry panie, czy mógłbyś być tak miły i otworzyć mi drzwi? To jest honor i przywilej, mój tyranojski bracie. Więc bardzo fajnie, otworzył nam miły koleś. Drzwi i teraz idziemy do kolejnego. I ogólnie mówię, to tłumaczenie jest na szybko, więc jeżeli jakieś są błędy, to przepraszam. I ogólnie zapamiętajcie sobie te sekwencje, bo one się bardzo, ale to bardzo będą powtarzać na przykład w Secret Agent Clanku. Ma do dostarczenia wiadomość od doktora Nefariusa. Wyglądasz podejrzanie. Kim jesteś? Dobra, kółeczko, kwadracik, przedłużony kwadracik, trójkąt X i za każdym razem będziecie mieli takie same wiadomości, tak by to było. Jestem lojalnym
nie wiem, posłańcem doktora Nefariusa, na pewno nie Lombaxem. No, dobrze, więc zawsze trzeba być czujnym. Coś w tym stylu. I okej, okay, teraz sobie otworzymy. Czy mogę tutaj po prostu? Nie. Ale dobra. Rozmawiajmy. Nie wiem właśnie, dlaczego w Secret Agent Clanku na coś takiego się zdecydowali, no ale no cóż. W każdym razie tu jest bardzo to proste. Nie mów nikomu, ale schowałem 5 śrubek pod tym mostem. Haha, teraz są moje. Nie wiem jak przetłumaczyć sucker. Prawdopodobnie frajer. Więc haha, frajerze, teraz są moje. I dobra, wracamy do sterowania klankiem. Czy widać? Widać! I patrzcie, Ratchet'a nie ma. To będzie gdzieś? Teraz go powinno gdzieś tu wyteplać, ale dobra, nie ma. Więc tu trzeba będzie uważać, żeby nam dupska nie spiekła jak Crunchowi, który jak idiota cały czas tu łazi. Dobra, teraz musimy zmusić Cruncha, żeby wlazł tutaj na ten przycisk i dzięki temu możemy przejść tutaj. Więc to jest trochę takie logiczne, trochę nie. Znaczy trochę nie. Po prostu gra tutaj się skupia już na logice. I to są nowe gadżetboty, które tym razem są dostarczane przez, nie wiem jak to nazwać właściwie, to nie wiem, tack. Ale pamiętajcie to lepiej do Secret Agent Clanka. Tak mówię trochę o tym Secret Agent Clanku, bo to została właściwie gra na podstawie serialu, a i tak sądzę, że to jest kanoniczna gra. Więc Secret Agent Clank również będzie robiony przeze mnie w ramach całej kanoniki Ratchet'a. Według mnie to wchodzi w kanon. No, znaczy moje gadżetboty nie. To świetnie. Więc laser się zajmie Crunchem, a my tutaj zrobimy resztę. I szkoda ogólnie, że jak coś zaatakuje, jak ten gadżetbot coś zaatakuje, to on wybucha. To jest według mnie trochę dziwne i taka, bardzo mi to przypomina coś, ale w ramach, z racji tego, że to jest YouTube, to nie będę tego mówił. Dobra, i enter. Ciekawe, czy tutaj się da Crunch, czy możesz... O! Teraz właśnie spróbuję Crunch'a dać... na górę. No, Crunch... Próbuję pomóc. No! Dobra, nie. Głupia małpa. Wiesz co? Masz banana. A żebyś się... nie wiem co. I dobra, teraz musimy wszystko tutaj pochnąć. O kurde. Nie spaja się mi dupska? A, dobre. I ogólnie możemy też wyjść z tego stanu, ale jako już no, jestem wśród tyranoidów, to wolałbym tego nie robić. Bo inaczej spartaczę całą misję. Co nie byłoby fajne. Ale no cóż, więc wychodzicie po prostu kwadratem albo wbierając jakąś broń. Jestem tutaj, by naprawić holowid w... nie wiem, w świetlicy, coś w tym stylu. To jest pokój odpoczynku. W samą porę przegapiliśmy ostatni odcinek Secret Agent Clanka, a nie mówiłem? Tajnego agenta Clanka, ale jako już nas się nie tłumaczy, to wiecie. Z tym nie możemy pogadać, ale z tym możemy, więc porozmawiamy sobie z tym. Nikt cię nie lubi, więc nie machaj do mnie.
Ty tam z tyłu. No jeszcze Machanosuza. Czy mógłbyś otworzyć mi most, dobry panie? Bo sir to właśnie nie wiem jak przetłumaczyć, więc dobry pan. To też. Nie masz powodu? Skąd mam wiedzieć, że mogę ci ufać? Więc lecimy. I ogólnie jeżeli chrzęcie coś tutaj, to możecie kompletne głupoty mówić i musicie sprawdzić ponownie. Ponieważ dam ci numer mojej siostry i na pewno nie jestem Lombaxem. Dlaczego nie powiedziałeś wcześniej? I dobra, tu jest wszystko. To wszystko się wyjaśni. Well, what took you so long? Clank, what are you doing here? You're supposed to meet me on the surface. I thought I would help. Well, you can give me a hand searching Dr. Nefarious's office. Let's see. Oh, look at this. The complete Secret Agent Clank Holovid collection. This guy's your biggest fan. That is rather disturbing. I have downloaded an encrypted star map. Perhaps Al can decode it. Great. Let's get back to the Phoenix. Więc tak, zadanie. Jeżeli komuś się nudzi i nie ma nic do roboty, to proszę mi policzyć, ile tutaj jest tego. A będę wdzięczny, bo naprawdę chciałbym wiedzieć, ile tutaj jest tych, bo jeżeli to jest kompletna, to się dowiemy, ile odcinków miał Secret Agent Clank. O ile to jest po prostu jeden odcinek na płytę, co szczerze powiedziawszy jest... Właściwie to jest świetne... chwyt marketingowy. Ale dobra, no załóżmy, że jeden odcinek jedna płyta, to przynajmniej się dowiemy, ile jest odcinków Secret Agent Clanka. Okej. Spadamy z zawrotną prędkością. I zęby ci wyrastają z buzi. Nie, powinieneś nie żyć. Więc tak, tutaj użyłem czegoś, co nie powinienem zrobić, czyli po prostu możesz sobie od razu przejść i zebrać wszystkie kryształy sewers kanalizacyjne, ale o tym się dowiecie za chwilę, co to jest za coś. No ty w ogóle szybko tutaj płyniemy strasznie. Chciałem, żeby tak w całej grze było. I myk. I plumber! Mario! Wow! Deja vu! Ow! Oh, it's you two again. Right on schedule. This here is one of the nastiest, smelliest sewers in the galaxy. Most guys wouldn't set foot in a place like this, but me? I just can't get enough. Right. Well, we were just passing through. You can get back to whatever you were doing. Hey, if you find any sewer crystals, I'll pay you for them in bolts. I'm making something special for the missus. Sewer crystals. We'll keep that in mind. Ah, fresh from the bowels of a king amoeboid. Więc tak, to jest taki bonusowy questik, w ogóle niepotrzebny do robienia, jeżeli nie chcecie 100% gry. Czyli macie znaleźć wszystkie 99 kryształów, bo te dwa to nie możecie ich ominąć, nie ma szans. Ale no, mi się to udało na wicie, więc jak mi się to udało, to wam tym bardziej się uda. Więc nie powinno być chyba z tym problemu. Spróbujmy to zgliczować. Myślałem, że się gra zwiesiła, wiecie, skraszowała. Ja nie mogę, ale bym się wnerwił. Halo. Dobra, no i teraz możemy sobie tutaj od razu chodzić i nie wiem, czy to jest...
Tak, to jest od razu skrót do... do całego tego labiryntu kanalizacyjnych kryształów. A tu jest do Syncognito. Więc przejdźmy sobie do naszego Feniksa. Wszystko mamy? Wszystko mamy. Więc wow, pół godziny, jedna planeta. Wracamy do starych czasów. Wow. Ale świetnie, przynajmniej misja się udała. Nie było żadnego faila. To jest fajne. To disturb your work, sir, but you may want to know that your impenetrable secret base on Aquatos has been penetrated. Impossible! If you say so, sir. They apparently stole some sort of data disk. Well, I must be off now. Dirty laundry and whatnot. Who is responsible for this outrage? I believe it was a Captain Quark or something. You will always be the love of my life. You really should have that looked at. Back! That moron could never hope to match wits with the likes of me. If anyone can beat a moron at his own game, it's you, sir. He has, however, assembled a group of elite agents known as the Q-Force. What? This Q-Force must be stopped. Destroy them! Eradicate them! Annihilate them all! It's on my to-do list, right after folding your undergarments. Więc tak. Neferius się wkurzył i dowiedzieliście się właśnie o najśmieszniejszej stronie Neferiusa. Otóż cała jego konstrukcja jest niestety... Neferius za czas swojego życia, jak robił to swoje... metalowe ja, to... Well, team, I believe some congratulations are in order. After all, my plan worked even more perfectly than expected. Well? Way to go, dude? Don't mention it. I'm just doing my job. Now that I know where the Tyranoids are coming from, I can put a stop to this alien menace once and for all. With utter disregard for my own safety, I've drawn up an ingenious plan for an attack on Tyranosis. First, I shall humbly step aside, allowing Ratchet to free fall down and take out the mortar launchers at the landing site. Once the mortars have been silenced, the dropship will make its descent. Next, Ratchet will take the assault vehicle from the dropship, make his way to the four plasma cannon turrets, and destroy them. Once the turrets have been knocked out, Ratchet will personally lead the assault on the main enemy base. All right, let's get to it! Yes, you there in the front. Yeah, hi. I was just wondering, what are the rest of you gonna be doing while I'm down there getting blasted? We'll be monitoring the situation closely from here. Actually, we'll be down at the lunch buffet on Deck 5. It's meatloaf day. But we'll be rooting for you every step of the way. Yeah, man, we got your back. Yeah, the plan is excellent. Więc tak, oczywiście my załatwiamy brudną robotę, ale tak to już będzie w następnym odcinku. Jeszcze dokończając moją sprawę, że gdy Neferius stworzył swoje robotyczne ja, niestety nie dokończył go, zanim Quark kompletnie powstrzymał. I przez co jest taki defekt, że czasami gdy Neferius zbyt się wnerwi, jego ciśnienie zbytnio podskoczy, to z jakiegoś powodu jego mózg się łączy z jakąś telewizją i przez co mamy całą historię jakiegoś Lansa i Janice chyba. Nie jestem do końca pewien, ale w każdym razie jest to najśmieszniejsza część Neferiusa. Więc tak, mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek. Dzięki wam za oglądanie. I jeszcze tak na koniec mała synchronizacja, bo
stwierdziłem, że na początku mi się nie chce tego szukać. A tak na końcu to będzie fajnie. Więc dół, góra, dół, góra, dół, góra. Więc dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa!